Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Bayer Leverkusen. Dzisiaj rozpoczynamy od spotkania w ramach Ligi Mistrzów z Arsenalem. Pierwsze spotkanie, rozgrywamy go na wyjeździe na Emirates Stadium oczywiście. No i co, przechodzimy do pierwszej akcji w takim razie. I zaczynamy od minuty 35. Podolski otrzymuje podanie, Podolski fantastyczny strzał, Leno być może mógł się nieco lepiej zachować, no ale już teraz nic na to nie poradzimy i przegrywamy 0 do 1. Kolejna akcja to jest druga połowa. I atak naszego zespołu. Eriksen otrzymuje piłkę, zagrywa do Benteke, od razu piłka prosto padła, strzał i 1 do 1. No i jesteśmy po spotkaniu z Arsenalem. Remis 1 do 1. Wynik to raczej nie najlepszy, ale z drugiej strony byliśmy na wyjeździe na Emirates Stadium, dlatego przed rewanżem jesteśmy w nieco lepszej sytuacji, jak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli uda nam się zremisować 2-0 do 0, o, mamy awans do finału Pucharu Niemiec, no to awansujemy. A to na pewno jest naszym celem numer 1 w tym momencie. Oczywiście poza ligą, gdzie już mamy 6 punktów przewagi tak w ogóle. Tak dopiero teraz zwróciłem uwagi, Bayern gdzieś się potknął. No i musimy wygrać 5 spotkań mniej więcej, żeby zostać mistrzem Niemiec. Być może mniej, jeżeli Bayern dalej się będzie potykał. No a teraz kolejne spotkanie. Jakie wy macie stroje? Ups, nie tak. Jakie wy macie stroje drugie? O, jakieś czarne, a my białe, także super wyszło. I co najważniejsze, jak to jest z zmęczeniem to wygląda. Kirsiow, kurczę, Kirsiow zmęczony. Bender może zostać. Draxler, oj, nie mam nikogo z Draxlera. Okej, w takim razie Sydney sam tutaj. I tutaj Bellarabi. Tutaj Leramendi. Hernandez z Benzią, myślę, że taki atak powinien być dobry. No i to chyba będzie tyle zmian, także przechodzimy do kolejnego spotkania, a ja was oczywiście zapraszam na skort. Tym razem oczywiście Stuttgart, minuta 5, rzutka przez Alabę i Leramendi strzał głową. Bramkarz pokonany, prowadzimy 1 do 0. Tym razem w ataku zobaczymy naszych przeciwników. Teraz po Cieszynce. O, właśnie mi to 18. Okazaki zagrywa do Abdelaoue. Ten dobry strzał, ale nie, na szczęście tylko słupek, ale Okazaki już skutecznie. 1-1. Mecz ze Stuttgartem zakończony remisem 1-1. Strasznie nudne spotkanie. W sumie zaledwie jakieś dwie takie ciekawsze sytuacje. I obie zakończyły się bramkami. No dobra, także kontynuujmy. Widać było, że nasi piłkarze głównie skupiali się cały czas na lidze mistrzów i tam głównie ich uwaga jest skupiona, natomiast Bayern pokazał, że jest silniejszy, wygrał 6-0 z Eintrachtem. Lecimy dalej i mecz z... No Kirsiow, w ostatnim sezonie takich rzeczy mi tutaj z takimi rzeczami nie wyskakuj. Lecimy dalej. No i w sumie najważniejsze 4 dni być może w tym sezonie, mecz z Arsenalem oraz mecz z Bayernem. Jeżeli uda nam się wygrać, to już wątpię, żeby Bayern w jakikolwiek sposób był w stanie nam mistrzostwo odebrać. No ale teraz przygotujmy sobie składzik na najbliższy mecz, oczywiście. Stroje, coś takiego może zróbmy. O, tak jak było wcześniej. Okej. Czy coś tutaj muszę zmieniać? Będzie, myślę, że zmienię. Dam szansę Benteke. A reszta wychodzi w najmocniejszym, oczywiście, składzie. No i zapraszam was na skrót. Mecz rewanżowy z Arsenalem, minuta 6. Draxler otrzymuje piłkę, strzał. Szczęsny broni, Benteke ma jeszcze szansę, ale niestety tutaj nie udało się piłki dobyć. Któryś z piłkarzy wybił piłkę z linii bramkowej. Minuta 25. Wilczer zagrani do Podolskiego, Podolski strzela. Leno, fantastyczna interwencja. Minuta 50. Tio Walcott wrzuca tej Santi Cazorla. Cazorla, mu brakowało i tak niski piłkarz pokonałby naszego bramkarza strzałem głową. Minuta 62. Podolski. Podolski urwał się obrońcą niestety i przegrywamy 0 do 1 i w tym momencie odpadamy. Minuta 73. Rzut rożny. Strzał, ale niestety nad poprzeczką. Minuta 90. już ostatnia akcja w tym spotkaniu. Także tutaj naprawdę desperacko szukałem każdego strzału. Troszeczkę miejsca, teraz Leramendi. I mecz uratowany. Piłka wpada od słupka. I mamy teraz dogrywkę. Dogrywce. W sumie nie działo się za dużo, tylko minuta 96. Niang, strzał. I mamy teraz rzuty karne. Oczywiście z oryginalnymi komentatorami. Schreibst du Geschichte. Jetzt geht Lukas Podolski zum Punkt. Und er hält ihn! Und den hat er gerochen, Mann, den hat er gerochen! Ich sehe es fast von hier aus, er hat den flackernden Blick.
Sehr platziert. Tor. So musst du einen Elfmeter schießen. Meter war drin und locker flockig, wie er den reinmacht. Das sah ja schon fast so aus, als wollte er den Torwart verhindern. Hat er auch getan. Gut, dass das Ding drin war für ihn. Und Tor, Elfmeter. Und so abgezockt, wie er das macht. So schießt man Elfmeter. Das hat er ganz locker gemacht. Ja, das wirkt fast schon lässig. Cool. Ich wünsche mir, dass er bald schießt. Ich halte es kaum noch aus. Unfassbar. Diese Dramatik, diese Spannung. Was geht jetzt in ihm vor? Also der Elfer ging gar nicht. Nee, der muss ihm irgendwie völlig abgerutscht sein. Ja, gibt es denn einen besseren Elfmeterschutz, wie der das gemacht hat? Ganz souverän, ohne jedes Problem. Und Tor, er behält die Nerven. Ja, ganz souverän gemacht. Fast schon ein unmenschlicher Druck, denn wenn der nicht reingeht, ist das Spiel verloren. Und er hat ihn gehalten, das ist die Entscheidung, Buschi. Und so wirst du zum Helden deines Clubs und der Schütze natürlich am Boden zerstört. Udało się. To jest niesamowite. Po pudle Drexler naprawdę... Nie wiecie nawet, jakiego miałem stresa, że nie uda się awansować, ale na szczęście udało się. Gramy dalej. Półfinał. Na kogo trafimy, zobaczymy już niedługo. No a teraz lecimy dalej. Właściwie może jeszcze troszeczkę o tym meczu, bo akurat takie spotkanie nie zdarzają się na co dzień. Aż naprawdę mam ochotę grać w FIFA, bo znowu poczułem piękno tej gry. Bramka w 90 minucie. Przez ostatnie 10 minut chyba grałem 4-2-4. Obrona do ataku. Super ofensywny. Wow, naprawdę niesamowity mecz. Dogrywka to były takie szachy, żaden zespół nie wychodził praktycznie ze swojej połowy. Oba zespoły się tak broniły. No i to już, rzuta karnych udało się. Pierwszy strzał, pudło Alaby. Potem Leno, dwie fantastyczne interwencje. Piękny mecz, naprawdę. Jako jedyni, proszę bardzo, w karnych widzę tutaj mamy. Chociaż jeszcze Real z Juventusem, prawdopodobnie. I właśnie, straciliśmy Bendera. Że pamiętam sobie coś tam stłukł chyba, czy coś takiego. A nie, okej, suczenie kości udowej nawet jest napisane, w sumie nie zwróciłem uwagi, jednakże na 2 tygodnie go tracimy. Więc prawdopodobnie na najbliższy mecz już jeszcze go nie będzie, z Realem Madryt. Wow, półfinał z Realem, to też będzie super wyzwanie. No ale teraz lecimy dalej, aż z Bayernem w lidze. Wydaje mi się, że mogę pochwalić zespół. No i teraz dosyć ważna sprawa, czyli jak wygląda zmęczenie. Reinhardt, tutaj Willems. Kirchhoff z Ginterem na prawej stronie, Castro i tak zrobił, tutaj Bellerabi, o właśnie, Eriksen i Laramendi, oj, on jest zmęczony dosyć mocno, więc Eriksen wraca, okej, Carlinho sobie wejdzie tutaj, Bender ma kontuzję, więc wejść nie może, okej, no to lecimy do meczu w takim razie, zobaczymy, jak tutaj się to potoczy, jeżeli uda nam się wygrać, też pada, to na pewno nie pomoże, no to w takim razie prawdopodobnie już po mistrzostwie dla Bayernu, ale Bayern ostatnio w formie, także będzie ciężko, zapraszam na skrót. Bayern Monachium, więc nie zapowiada się zbyt proste zadanie, żeby tutaj wygrać z tym zespołem, zawsze mamy z nimi największe problemy, obok właściwie Borussii i dwóch takich mniejszych klubów, to wydaje mi się, że Bundesliga jest poza tym dosyć prostym zadaniem. 121. Błąd mojej obrony, a konkretnie w sumie Willemsa, jeżeli się nie mylę. Kroos dostaje piłkę, strzela i 0-1. I też 65. Benzie otrzymuje piłkę, Benzie do Hernandeza. Hernandez tutaj podaje do swojego kolegi Eriksen i mamy gola na 1-1. Jesteśmy po kolejnym spotkaniu, remis z Bayernem 1-1, wynik najgorszy, ponownie niestety musiałem bardziej skupić się na takiej grze defensywnej, bo jednak tutaj przegrać nie mogłem, dlatego też no, bramek za dużo nie padło w tym meczu, sytuacji jak zresztą widzieliście też dużo nie było. No i czy Borussia wyprzedziła Bayern? Nie, nie mają szans, mają 4 punkty mniej, jeszcze zremisowali. No dobra, a my mamy sporą przewagę, w sumie nie wiem, czy chce się wypowiedzieć jakiś temat, może
Ilara Mendiego, szkoda, że nie w składzie, bo naprawdę bardzo chętnie bym go pochwalił, bo spisuje się w ostatnim czasie fantastycznie. Zobaczmy ten kalendarz tutaj, jak to wygląda. Czyli tak, na mecz z Werderem wyjdziemy sobie składem średnim takim. Tu gramy u siebie czy na wyjeździe? Mogło być napisane, byłoby przyjemnie. Sprawdźmy. O, na wyjeździe, okej. Okay. Czyli w sumie tutaj wyjdę sobie takim średnim składem, bo Werder jakimś super przeciwnikiem trudnym nie powinien być, tak samo Hanover. Natomiast Real trzeba się skupić, żeby do tego finału Ligi Mistrzów się dostać. A Liga, w razie co, tutaj jeszcze mamy 3 spotkania, więc nie powinno być źle. No także lecimy do ustalenia składu, stroje takie mogą zostać. I w ogóle ten Robben z Shaqiri mógłby zniknąć, trochę to wkurza mnie, że się tak zbugowało. No ale cóż, no to chyba nic nie poradzę. A Willem z Ginter Kirchhoff. Ups, to w tamtym pozmieniałem. Okej, okay, Fabio musi tutaj grać, akurat Reinhardt, Bellarabi Castro, Ilara Mendy, Benteke z Benzią, albo Niang z Benzią, niech będzie coś takiego. Okej, okay, no to przechodzimy do gry. Mam nadzieję, że za chwilkę ten napis powinien zniknąć, a jak nie, to trochę kicha. Tym razem mecz z Werderem, oczywiście Benzia, zostaje piłkę, strzela i prowadzimy 1-0. Zobaczymy jeszcze tylko jedną sytuację. Minuta 58, szansa na wrzutkę, strzał i słupek, na szczęście na pustą bramkę, a nie, jeszcze jedna sytuacja, sorry, wybaczcie za błąd, strzał Benzi, ale niestety bramkarz obronił. Udało się wygrać jakimś cudem, mimo sporego szczęścia, także lecimy dalej, niestety Reiner dostał czerwoną kartkę, także tutaj ubolewam akurat, a my teraz kontynuujmy, prawdopodobnie teraz dosyć trudny mecz przed nami, konkretnie z Realem Madryt, także ustalmy sobie najsilniejszy skład w sumie, tak żeby ponownie byli oni w podstawowej dynastce, o właśnie. Tutaj Hegelera, o Bender, wyzdrowiałeś już? To super, nie spodziewałem się, że tak szybko będziesz gotowy, ale to miła niespodzianka zdecydowanie. Reinhardt jeszcze i napastników muszę akurat zostawić, bo nie mam żadnych za bardzo innych rezerwowych. No i co, w takim razie przechodzimy do meczu, gramy na wyjeździe, pierwsze spotkanie. Tutaj remis, a już w ogóle wygrana to byłby niesamowity wynik, a niestety deszcz pada. Także, o, Gomez gra w Realu, to ciekawe. No i przede wszystkim będzie trzeba uważać na Ronaldo, to jest ten piłkarz niesamowity. No dobra, także oczywiście zapraszam was na skrót. Tym razem Real Madryt, także zapraszam do obejrzenia tej wejścia, bo te widoki tutaj są z tego stadionu naprawdę niesamowite. Fajnie to wygląda, jak piłkarze wchodzą. Poza tym zobaczyć piłkarzy Bayeru obok takich zawodników jak Casillas, Ramos, nie wiem, Ronaldo, czy nawet chociażby Modric, no to jest jednak coś, także chwilka teraz ciszy z mojej strony i usłyszymy się w pierwszej akcji. Minuta 6, strzał Sidney Osama, ale Casillas wyciągnął się fantastycznie i nie ma gola. Minuta 23, Di Maria wrzutka, Gomez wygrywa główkę, no i niestety 0-1. Teraz minuta 35, Eriksen zagrywa do Hernandez, Hernandez odwraca się, strzela i nareszcie mamy gola, 47 gol już w tym sezonie napastnika tego. Także naprawdę niesamowity napastnik. Ciekawe, czy 14 będzie równie dobry. To, że 14 Eriksen do Benteke. Benteke składa się ze strzału, ale niestety tuż obok bramki. To 72 Modric, jeszcze tutaj do Gomeza. Gomez, strzał, ale na szczęście Leno nie dał się zaskoczyć. Remis 1-1, nie udało się wygrać, chociaż było blisko. Byliśmy zdecydowanie bliżej niż Real. Także jestem bardzo optymistycznie nastawiony do rewanżu. No i być może wielki finał Ligi Mistrzów jest w naszym zasięgu. A to byłoby niesamowite, 2 lata zbudować taki zespół, który dałby radę wejść do finału Ligi Mistrzów. Zespół, który poza wyjściem z fazy grupowej na nic więcej prawdopodobnie by normalnie nie liczył. Hernandez zadowolony, że daliśmy mu częściej grać. No i mecz z Hanowerem. Jak tam poradził sobie Bayern? Bayern również wygrał swoje spotkanie. Do końca zostało 4 kolejki, musimy wygrać 3 spotkania. A tego mecz z Hanowerem jednak okazuje się dosyć ważny, bo potem mamy mecz z Borussią, a mecz z Borussią może być ciężki do wygrania mimo wszystko, więc, przepraszam bardzo, musimy wyjść w składzie jednak nie super jakimś rezerwowym, tym bardziej, że chyba po spotkaniu z Realem mamy taką krótką przerwę.
No, dobra, 5 dni, więc niezbyt długa przerwa i ciężko będzie w sumie sobie zregenerować siły przez ten czas. No ale zobaczmy, co my tu mamy. Postaram się tak dosyć mocno mi taki denaskę wystawić. Sam może nie, Castro też nie, bo akurat on słabo strasznie zagrał w tym ostatnim spotkaniu. Niang z Benzią niestety znowu muszą zagrać, ale Reinhardt zejdzie ze względu na to, że dostał czerwoną kartkę. No i Hernandez może... Kurczę, a Kirsiow, ty potrafisz grać na jakieś... O, SPD potrafisz grać, tak? To super, to super. O, to zrobimy coś takiego. Tutaj tak i Carlinius wtedy w ten sposób. Zdejmiemy i wstawimy Gintera i wszystko jest gotowe. Także przechodzimy do kolejnego spotkania. Tym razem oczywiście z 10 w tabeli Hanowerem. Stroje takie zostają. W końcu jakaś lepsza pogoda. A ja zapraszam was po raz kolejny na skrót. Kolejny raz udało się wygrać, także zobaczmy sobie szybko jeszcze na tabelę ligową. Bayern nie rozegrał swojego spotkania, także ciężko tutaj będzie porównać, więc przesymulujmy sobie te kilka dni, co pozostało do meczu z Realem. I miejmy nadzieję, że już tym razem Bayern rozegrał już swój mecz. Tak też się stało, cały czas 4 punkty, czyli Bayern niestety wygrał. A my musimy wygrać 2 spotkania. Mecz z Borussią, nawet jeżeli przegramy, to trudno. Ale najważniejsze, żeby wygrać z Hertą i z tutaj z zespołem z Kolonii. Żeby te teoretycznie prostsze punkty pewno zdobyć, nie było żadnej głupiej wpadki. Dobra, także ustalamy szybko skład teraz na mecz z Realem. Wy sobie widzicie w białych strojach. Pogoda całkiem w porządku. Fabio zostaje. Oj, troszeczkę zmęczony widzę. To Castro niech będzie. Zagra będzie to bardziej ofensywnie. Nie Reinhardt, Ginter, o właśnie. Tutaj Dawid Alaba, wraca Bender. Na prawej stronie Sam, tutaj Draxler, Eriksen, Hernandez i Benteke oczywiście. Ławka rezerwowych chyba tak musi zostać. Naprawdę ostatnio spore problemy z energią. No a teraz przechodzimy do skrótu. No i romanżowy mecz z Realem oczywiście. Naprawdę przez cały mecz nic tutaj się nie działo. Ja zobaczcie, jak pod koniec Real na mnie usiadł. Nie mogłem kompletnie wyjść z tutaj... pressingu ich. Moim zdaniem to był faul, także sędzia być może troszeczkę wybaczył tą sytuację. Prawdopodobnie już się spodziewacie, co tutaj się stanie. Naprawdę takiego pecha już dawno nie miałem, że piłka odbiła się z 2-3 razy gdzieś tam po drodze. No niestety Modric wygrywa główkę i odpadamy. No i niestety bardzo smutna wiadomość. Modric, 86 minuta, strzał głową, błąd jednym z moich środkowych obrońców niestety, który kosztował nas awans do finału. Nie uda się zdobyć Ligi Mistrzów, także pozostaje nam walka w Pucharze Niemiec oraz w Lidze. Szkoda, naprawdę szkoda, bo przez cały praktycznie mecz udało mi się bronić i dopiero ostatnie minuty decydowały o tym i to jeden głupi błąd, chyba Wolfsheida w sumie. I no niestety, odpadamy. No także postaram się oczywiście skupić na lidze. Także tak zobaczmy sobie, jak sobie poradził Bayern tak w ogóle. Puchar Mistrzów, drzewko turniejowe. Bayern awansował do finału. Także powodzenia dla piłkarzom z Bawarii. Mam nadzieję, że oni chociaż obronią ten honor niemieckiej piłki. Mi się nie udało. Może gdybym rozegrał 3. sezon, to byłoby łatwiej, bo wiadomo, że po 2 sezonach jednak jest nieco trudniej stworzyć tą potężną drużynę. I czy mi się wydaje, czy Bayern teraz przegrał? Bundesliga, wyniki? A Bayern... Nie, zremisował z Hamburgerem tylko. O, no to mamy szansę teraz odskoczyć, jeżeli uda nam się wygrać. A nie pozostało nic innego oczywiście niż Liga. Więc musimy tutaj wygrać, musimy po prostu. I wtedy mamy pewne mistrzostwo? Tam 71, 77... No prawdopodobnie tak, nie wiem jak bilans bramek w sumie wygląda. Dobra, Dawid Alaba wraca. Wolfsheid. Bender tutaj, tutaj Sam, Draxler, Eriksen, Hernandez, Benteke oczywiście. Co dużo obrońców na ławce troszeczkę. O, dużo lepiej teraz to wygląda. No i zapraszam was na ups, nie zapraszam was na skrót, sorry. Wielka pomyłka, to już 4 maja, zapędziłem się troszeczkę dzisiaj w graniu. Przecież majowy odcinek z majem będzie dopiero, czy mecze majowe będą dopiero w tym odcinku. Także sorry za ten błąd, mam nadzieję, że wam się podobało. I do usłyszenia następnego odcinka i cześć.